Cześć, witam Was bardzo serdecznie, jestem Banach i dzisiaj mam dla Was do pokazania ten oto głośnik Bluetooth, konkretniej model SPK215 od MANTY, w współpracy z którą powstał ten materiał. Urządzenie dostajemy w takim pudełku, na którym znajdziemy podstawowe informacje, takie jak to, że mamy tutaj Bluetooth, radio, czy wiele, wiele innych, o czym powiem Wam troszkę później. Po rozpakowaniu zobaczymy, że na wyposażeniu poza samym głośnikiem są dwa przewody, jeden USB do ładowania, drugi AUX oraz papierki. Głośnik jest wykonany dobrze i solidnie, do tego ma certyfikat IPX5, dzięki czemu jest od. Odporny na zachlapania. Przy potrząsaniu nic w środku nie lata, a kiedy go ściskam i macam, nic nie trzeszczy, więc sprzęt wykonany jest tak, jak należy. Co do jakości samych materiałów, w większości jest wykonany z matowego i nie takiego najtańszego plastiku, który wydaje się całkiem odporny na różnego rodzaju zarysowania. Przednia osłona membran jest natomiast zrobiona z jakiegoś metalu, ogólnie jakość wykonania moim zdaniem jest na dobrym poziomie, czyli taka jaka powinna być. Wygląd głośnika to kwestia indywidualna. Jedny może on się podobać i stwierdzą, że. To jest naprawdę kawał ładnego sprzętu, a inni powiedzą, że te kształty do nich nie przemawiają, więc nie będę tutaj się zbędnie rozwodzić nad wyglądem, sami musicie ocenić, czy on Wam się podoba, czy nie. Jedyne, do czego chcę się znowu doczepić w jakimś głośniku, to ledy, które migają na różne kolory. Bardzo nie lubię takiego efektu, bo moim zdaniem bez tego podświetlenia prezentuje się on naprawdę bardzo ładnie. Ale wiadomo, są gusta, no i są też guściki. To, co jest niezależne od upodobań naszych, twoich, moich, w ogóle wszystkich ludzi, to jest to, co znajdziemy tutaj na tym głośniku. A zacznę może od pupu tego głośnika, bo tutaj została umieszczona gumowa klapka, pod którą znajdziemy wejście AUX, port ładowania, USB i czytnik kart microSD. Patrząc na boki urządzenia zobaczymy dwie pasywne membrany, a u góry ładną dużą rączkę służącą do przenoszenia oraz znalazło się tam mocowanie na pasek również do przenoszenia, który niestety nie został załączony do zestawu. Dobra. Boki, góra, tył za nami. A co z frontu? A no tutaj LEDy, które przykuwają głównie uwagę, a tuż obok nich głośniki osłonięte metalową kratką, a nad nią wskaźnik naładowania baterii i sześć przycisków. Kolejną głośność, przewijanie, play stop, zmiana trybu TWS i włącznik. A więc zapytacie się, co się stanie, jak klikniemy włącznik? No tutaj jest włączone, ale co się stanie, jak klikniemy włącznik? No nie zgadniecie. Włączy się ten głośnik i uzyskamy dostęp do różnych funkcji, których jest tutaj naprawdę kilka i są fajne. Bo na przykład znajdziemy tutaj zwykłe, poczciwe radio FM z pamięcią aż do 20 stacji, które działa dobrze. Jak to bywa z radiem, dużo zależy od lokalizacji, ale u mnie na moim zadupiu łapało wszystkie większe radiostacje i lokalne też, więc czego chcieć więcej. Do tego mamy możliwość słuchania muzyki z USB i kart SD nie większych jak 32 gb Ale jest też coś, co banachy lubią najbardziej, Czyli słuchanie po Bluetoothie. Dzięki temu, że został tutaj wciapany Bluetooth 5.0, możemy słuchać sobie muzyki czy podcastów bez opóźnienia. W sumie filmy też da się obejrzeć. W sensie nie, że głośnik wyświetli wam film na przykład gdzieś tam na ścianie, no bo to nie jest projektor, ale miałem tutaj na myśli, że nie będziecie mieć tak zwanego dysynchro głosu i tego, co wyświetla wam się na ekranie, czyli wiecie, usta się ruszają, a głos na przykład jest później albo wcześniej. To jest takie dysynchro. No i tego tutaj ja nie zauważyłem. No i ogólnie telefon łączy się bez problemu. Głośnik ma jeszcze jedną fajną funkcję, mianowicie TWS, czyli jeśli kupicie dwa takie głośniki, to będziecie mogli połączyć je w takie jakby jedno urządzenie, tworząc fajny dźwięk przestrzenny. To czego mi w nim zabrakło, to brak equalizera, dzięki któremu moglibyśmy sobie ustawić parametry dźwięku. To jest jedyna funkcja, której tak naprawdę brakuje mi w tym głośniku. Jak jesteśmy w temacie dźwięku, no to posłuchajmy, jak brzmi dźwięk z tego głośnika. Nie no. Dobra, bekę sobie robię, że będę wam pokazywał w ten sposób dźwięk, no bo... Tego się tak nie robi, bo każdy wie, że dźwięk tutaj jest inny jak tam. No, no nieważne. Po prostu powiem wam, co ja myślę o tym dźwięku. A w moim odczuciu jest dobrze, ale nie idealnie. Przede wszystkim głośnik gra głośno i przy najgłośniejszych ustawieniach nie przeszczy, To jest dużą zaletą, bo jeśli przy full głośnikach coś nam przeszczy, to musimy się liczyć z tym, że za jakiś czas głośnik może zacząć wydawać niefajne dźwięki, nawet przy cichej muzyce. Tutaj tego na szczęście nie ma. Wysokie jak i niskie tony są dobrze słyszalne, chociaż nie są one równe, bo w zależności od głośności basu potrafi być więcej albo mniej. A jak przy basie jesteśmy, to został on wyposażony w funkcję supermas i faktycznie czuć, że ten głośnik jest ukierunkowany w stronę basu, czyli że jak lubicie więcej basu synu no to spodoba wam się ten efekt, bo tutaj jest faktycznie więcej basu niż tak standardowo. To na co zwróciłem szczególną uwagę, to szum charakterystyczny dla Bluetooth'a. Jest on tutaj słyszalny nie jakoś bardzo i nie przeszkadza to w słuchaniu, ale warto, żebyście o tym wiedzieli. Ogólnie moim zdaniem, jakość dźwięku, jak na cenę, jaką przyjdzie nam zapłacić za ten głośnik, jest naprawdę ok. Urządzenie zasilane jest akumulatorem, który w moim przypadku starczył na około 5 godzin pracy, ale też może działać po kablu. Patrząc dokładniej na dane techniczne udostępnione przez producenta, zobaczymy, że głośnik został wyposażony w Bluetooth A5.0 pasmo przenoszenia to 80 Hz do 13 kHz czułość to 88 dB plus minus 3 dB, a moc wyjściowa jest na poziomie 30 W. Podsumowując, jest to fajny głośnik, ale nie idealny. Wiadomo, w tej cenie około 200 zł, nie znajdziemy też niczego idealnego, ale na pewno. On jest warty swojej ceny i oferuje dokładnie to, co możemy się spodziewać właśnie po dwóch stówkach. Wykoniecznie dajcie znać, co myślicie o tym głośniku, czy Wam się podoba wizualnie, i dajcie znać, co wymyślicie myślicie o LEDach, że na przykład ciągle świecą, migają. Ja nie lubię tego efektu, ale wiem, że dużo osób lubi, także nie mówię, że to jest wada, ale po prostu mówię, żebyście wiedzieli. A teraz do zobaczenia w kolejnych filmach. Nara.